Dzień dobry. Witajcie w moim podcaście o tematyce nie tylko kryminalnej. Pamiętacie film Ścigany z 1993 roku w reżyserii Andrew Davisa? W rolach głównych wystąpili Harrison Ford i Tommy Lee Jones. Ford zagrał w nim chirurga, który wraca do domu po operacji, na którą został wezwany w zastępstwie kolegi. Na miejscu zastaje koszmar. Nieznany sprawca zaatakował jego ukochaną żonę. On sam wdaje się z delikwentem w bójkę. Gdy winny ucieka, nasz bohater próbuje ratować kobietę swojego życia i zostaje przez nią podrapany. Policja jest przekonana o winie męża. Nie ma się zresztą co dziwić, gdyż takie przypadki są bardzo częste. Mężczyzna zostaje skazany, ale ucieka z transportu do więzienia. Ma plan znalezienia prawdziwego mordercy. Film jest remake'iem serialu z lat 60. Ale czy wiecie, że inspiracją były losy prawdziwego lekarza, który został oskarżony o zabójstwo żony? Zejdźmy więc z poziomu fikcji i przyjrzyjmy się historii Sama Sheparda. Zanim zacznę, chciałabym podkreślić, że producenci serialu nigdy oficjalnie nie przyznali się do inspiracji Głośnym procesem. Mimo to łączenie obu opowieści jest powszechne. Pragnę też zaznaczyć, że scenariusz napisany przez życie jest niejednoznaczny i sprawa po dziś dzień budzi kontrowersje. Postaram się być jak najbardziej bezstronna, choć nie jestem w stanie tego zagwarantować. Sam Shepard nie był bohaterem pokroju doktora Kimbla. W tej historii nie ma brawurowej ucieczki, ani szukania winnego czy tropienia spisku. Trzeba jednak przyznać, że biografia Sheparda potrafi zaskoczyć. Samuel Holmes Shepard urodził się 29 grudnia 1923 roku i z całą pewnością nie był bohaterem. Chociaż z drugiej strony, czy lekarze ratujący życie i zdrowie swoich pacjentów nie są bohaterami? A tu cała rodzina związała swoje losy z medycyną. Samuel był najmłodszym synem i miał dwóch braci. Obaj również zostali lekarzami. Ich zawodową ścieżkę wytyczył ojciec, dr Richard Shepard, który w 1948 roku założył szpital Bayview w Bay Village w Ohio. Sam urodził się w Cleveland i tam chodził do liceum. Grał w futbol i koszykówkę. Był w tym podobno na tyle dobry, że spodziewano się, że postawi w przyszłości na sport. On jednak wybrał medycynę jak ojciec i bracia. Na marginesie wydało mi się zabawne, że bohater Ściganego nosi to samo imię co ojciec Sama. Przypuszczam, że to zwykły zbieg okoliczności, ale jak mówiłam, wydał mi się zabawny. Młody Shepard musiał być popularny. Jeśli wierzyć filmom czy serialom amerykańskim, to sportowcy są w Stanach bardzo popularni. A do tego Sam był przez 3 lata przewodniczącym klasy. W liceum poznał również swoją późniejszą żonę, Marilyn Reese. Studia rozpoczął w Hanover w Indianie, a kontynuował w Cleveland i Los Angeles. W 1945 roku Sam i Marilyn pobrali się, a 3 lata po ślubie na świat przyszedł jedyny syn pary, Sam Reese Shepard, zwany Chipem. Rodzina mieszkała wtedy w Kalifornii, a dokładniej w Hollywood w Los Angeles. Później przenieśli się do Ohio, gdzie Sam dołączył do praktyki ojca. Innymi słowy, zakotwiczył w Bayview Hospital. Małżeństwo Shepardów wydawało się szczęśliwe. Wiedli dostatnie życie. Mieli piękny dom z widokiem na jezioro. Nie znalazłam informacji o tym, czy Marilyn pracowała. Nawet gdyby nie, to w latach 50. nie było to niczym niezwykłym. Chyba nie trudno sobie to wyobrazić. Szanowany pan doktor, jego śliczna żona, uroczy synek, a w perspektywie powiększenie rodziny. I nagle tę idylle przerwał niewyobrażalny koszmar, a na uroczym obrazku idealnej rodziny pojawiły się rysy. Jak zapewne wiecie, 4 lipca to w Stanach Dzień Niepodległości. Potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo podekscytowany był mały Chip. Jak się cieszył na atrakcje związane z tym jakże szczególnym dniem. Jako dziecko uwielbiałam fajerwerki. Nie miałam zbyt wielu okazji, by je oglądać, więc tym większe robiły na mnie wrażenie. Teraz z perspektywy osoby dorosłej patrzę na nie inaczej, ale jako mała dziewczynka byłam zachwycona. Chip musiał być podekscytowany.
Nie wiedział, że wkrótce jego życie się zmieni, a 4 lipca będzie kojarzył się nie z zabawą i radością, a ze smutkiem i żałobą. Wieczór 3 lipca rodzina Szepardów spędziła goszcząc u siebie sąsiadów. Nic wielkiego, oglądali wspólnie film pod tytułem Strange Holiday z 1945 roku. Nie mam pojęcia, co to za film. Nie oglądałam go. Z opisów wiem jedynie, że opowiada historię mężczyzny, który po powrocie z biwaku dowiaduje się, że Stanami rządzą faszyści. Jego miejsce pracy nie istnieje, rodzina znikła w niewyjaśnionych okolicznościach. On sam zostaje aresztowany. Dowiaduje się, że świat, który znał, przestał istnieć. Nowa władza uznaje go za wroga. Torturują go, poniżają, a gdy dochodzi do wniosku, że nie chce tak żyć, budzi się. Okazuje się, że mroczna wizja była jedynie złym snem, a on nadal jest na biwaku. Pewnie mu ulżyło. Ale wróćmy do Szepardów. Nasz pan doktor zasnął na kanapie w salonie, a jego urocza żona, będąc wzorową gospodynią, odprowadziła gości. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że był to ostatni raz, gdy ktoś widział Marilyn całą i zdrową. Następnego ranka okazało się, że ktoś zatłukł ją w jej własnej sypialni, podczas gdy nieświadomi niczego mąż i syn spali. Mąż w salonie, a syn w swojej sypialni. Z domu zniknęły przedmioty, które jednak zostały niedługo potem znalezione w pobliskich krzakach. W przypadku, gdy ginie żona, pierwszym podejrzanym jest mąż. Kiedyś żartowano, że w każdej sztuce winny musi być lokaj, ale Szepardowie nie mieli lokaja, policja musiała zadowolić się więc mężem. Jesteście ciekawi, co takiego zeznał świeżo upieczony wdowiec? Według jego słów wczesnym rankiem obudził go płacz Marilyn. Pobiegł do sypialni, a tam zastał przerażający widok, masę krwi i białą dwunożną postać. Później do tego opisu zostanie dodany fakt, że mężczyzna miał gęste, potargane włosy. W sypialni sam Szepard stracił przytomność. Twierdził, że niewiele pamięta, że ma mętlik w głowie. Po odzyskaniu świadomości Szepard sprawdził puls żony i czy w pokoju syna jest wszystko w porządku, a następnie ruszył za napastnikiem, który nadal znajdował się w domu. Przepędził go na plażę, gdzie doszło między mężczyznami do starcia, a doktor ponownie stracił przytomność. Wszystko to działo się bardzo wczesnym rankiem. Jak wczesnym, o tym świadczyć może telefon, który o 5:40 otrzymał sąsiad z błaganiem o przybycie. Nie omieszkał spełnić prośby i gdy przybył wraz z żoną do domu doktorostwa, zastał pana domu w stanie opłakanym. Bez koszuli, w mokrych i poplamionych krwią spodniach. Tyle, że to nie były plamy z bryzgającej krwi, a pojedyncza plama na kolanie. Wezwano policję. Pani Szepard leżała martwa w sypialni, a pan Szepard był w szoku. Wydawał się zdezorientowany. 7-letni Chip przespał całe zajście. Dotknięta tragedią rodzina była znana w okolicy. Nie można tu zapominać, kim właściwie byli. W końcu ojciec sama założył szpital. Wszyscy jego bracia służyli społeczeństwu jako lekarze. On sam był lekarzem. Odnoszący sukcesy zawodowe medyk, a tu takie zdarzenie, ludzi musiało to interesować. Policja zaczęła śledztwo i jakoś tak nie bardzo wierzyli w opowieść wdowca. Historyjka o napastniku z bujnymi włosami nie wzbudzała zaufania. Fakt, że Marilyn była w ciąży, gdy została zabita, również nie poprawił sytuacji męża. Media zaś szalały. Gazety rozpisywały się o sprawie bardzo szeroko, a do tego radio i telewizja. Samuel stał się naprawdę znany. A służby raczej starały się go przyszpilić, niż znaleźć dowody, że jest niewinny. Pan doktor do winy się nie przyznał. Nieustannie twierdził, że jest całkowicie niewinny. Na miejscu zbrodni znaleziono wprawdzie próbkę krwi niepasującą do nikogo z domowników, ale nie zaprzątano sobie nią głowy. Do tej niezidentyfikowanej krwi jeszcze wrócę. Proces Szeparda rozpoczął się 18 października 1954 roku. W zasadzie to była formalność. Wynik znali wszyscy, zanim nawet się rozpoczął. Dlaczego tak? Za sprawą medialnej nagonki.
Gazety nie były przychylne Samowi, wywierały wpływ na opinię publiczną, na przysięgłych i na śledczych. O bezstronności nie mogło być nawet mowy. Tytuły gazet krzyczały: dlaczego Szepard nie jest w więzieniu? Cyrk medialny, który nie sposób było powstrzymać. Okazało się przy tym, że oskarżony nie był mężem idealnym. Mężczyzna miał swoje słabości. Jedna z nich nawet z nim pracowała. Susan Hayes opowiadała w sądzie o łączącym ich uczuciu i płomiennym romansie. Tak, to prawda, sam był małżonkiem wiarołomnym, ale to jeszcze nie powód, by zabijać żonę. Susan nie była pierwsza. Skoro zaś Marilyn była w ciąży, to jej również nie zaniedbywał. Gazety rozpisywały się o kobiecie z Nowego Jorku, z którą Szepard miał mieć syna. Były to ich własne wymysły, ale cóż z tego, wszyscy wierzyli w forsowaną narrację. Oskarżony trzymał się swojej wersji, tyle że jemu to akurat nikt nie wierzył. W Suzanne widziano motyw, a jeśli miał motyw, to cóż z tego, że się nie przyznawał. Obrona miała bardzo trudne zadanie. Podawane przez adwokatów fakty trafiały w próżnię. Nie było dowodów, że zabił żonę. Nie potwierdzały tego ślady krwi. Marilyn miała wybite zęby, ale w jej ustach nie było po tych zębach śladu. Ustalono, że musiała ugryźć napastnika. Sam nie miał tego typu śladów. Dowodem na jego winę było powszechne o tej winie przekonanie. Przedstawiono dwóch świadków, którzy potwierdzili istnienie tajemniczego intruza, gdyż widzieli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, kręcącego się niedaleko domu Szepardów. 21 grudnia na podstawie tych wszystkich niezbitych dowodów ława przysięgłych uznała Szeparda za winnego zabójstwa drugiego stopnia. Skazano go na dożywocie. Niedługo potem, bo 7 stycznia, matka sama Ethel popełniła samobójstwo. Ojciec zmarł 11 dni później na raka żołądka. Można śmiało powiedzieć, że dostało mu się niezłe kombo. Utrata obojga rodziców jest trudna, a tu jeszcze to dożywocie. Podczas pobytu w więzieniu Szepard wziął udział w badaniach nad rakiem w charakterze królika doświadczalnego. Pozwoliłby wstrzyknięto mu do organizmu żywe komórki nowotworowe. Nie wiem jak wy, ale ja uważam to za bardzo odważną decyzję. Historia doktora nie zakończyła się jednak w więzieniu. Jego adwokaci walczyli o apelację. Początkowo sąd odrzucał wniosek za wnioskiem. Sytuacja zmieniła się 15 lipca 1964 roku. I tutaj małe wyjaśnienie, ponieważ nie wiem, jakiego sądu sędzią był ten, który orzekał. W jednym miejscu było podane, że to był sąd okręgowy, a w drugim, że federalny. W każdym razie znalazł się sędzia, który zapoznał się ze sprawą. Nazwał proces kpiną z wymiaru sprawiedliwości i nakazał natychmiastowe zwolnienie Szeparda. Tak więc dzięki 14 poprawce sam opuścił więzienie po 10 latach odsiadki. Prokuratura dostała 60 dni na przygotowanie oskarżenia. Stan Ohio odwołał się od tego wyroku do sądu apelacyjnego, który uchylił decyzję o zwolnieniu. Tyle, że adwokaci się nie zamierzali poddać i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stanął po stronie obrońców. Orzeczono, że pierwszy przewód sądowy nie był bezstronny, że nie zapewniono obwinionemu uczciwego procesu. Wykazano błędy proceduralne i wyrok został uchylony. W tym czasie doktor, a właściwie to już nie doktor Szepard, był ponownie żonaty. 3 dni po zwolnieniu z więzienia poślubił Arianę Tobin Johans. Korespondował z nią, gdy przebywał w zamknięciu. Małżeństwo trwało 5 lat. Para rozwiodła się w 1969 roku. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że pani Tobin Johans była przyrodnią siostrą Magdy Goebbels. Tej Magdy Goebbels od tego Goebbelsa. Sama Arianę podkreślała, że nie ma nic wspólnego z nazistowskimi poglądami siostry. Drugi proces Szeparda rozpoczął się 24 października 1966 roku. Prokurator przedstawił te same zarzuty i te same dowody co 12 lat wcześniej. Chyba nie zdziwi was, że media nadal interesowały się sprawą, ale tym razem sędziowie przysięgli zostali odizolowani
i odpowiednio pouczeni. Obrona zmieniła taktykę. Zmienił się główny obrońca. Ten z pierwszego procesu zmarł. Jego następca postawił na agresywniejsze podejście. Nie wahał się. Ani Susan Hayes, ani sam Shepard nie zeznawali. Za to Bailey, bo tak nazywał się nowy adwokat, całkowicie zdyskredytował koronera zeznającego w kwestii narzędzia zbrodni. Świadek określił je jako broń chirurgiczną, tyle że nie znaleziono nigdy narzędzia zbrodni. Nie było narzędzia, więc nie dało się powiązać z nim sama Shepharda. Oskarżyciele nie mieli nic. Zupełnie nic nie wiązało oskarżonego z morderstwem. Obrona zaś znalazła coś, co miało wartość dowodową. Ekspert kryminalistyki zeznał, że z rozprysków krwi wynika, iż sprawca był leworęczny, a Samuel Shepard w odróżnieniu od mordercy był praworęczny. Przysięgli naradzali się 12 godzin i wrócili z werdyktem niewinny. Sam Shepard był wolnym człowiekiem. I wiecie, co myślę? Oczywiście ważne jest, czy ktoś jest winny, czy nie, ale w sądzie ważniejszym wydaje się być jednak pytanie, czy winę da się udowodnić. Jeśli dowody nie wskazują na winę, to osobiste odczucia nie mają znaczenia. Ludzie kłamią, dowody nie. Po wyjściu z więzienia Shepard próbował wrócić do pracy w zawodzie, ale okazało się to bardzo chybione. Otworzył wprawdzie gabinet lekarski, a 10 maja 1968 roku otrzymał uprawnienia chirurgiczne, tyle że wtedy zmagał się już z problemem alkoholowym. Raptem 5 dni po tym, jak uzyskał licencję, przeciął tętnicę u jednej z pacjentek, w wyniku czego kobieta zmarła. 3 miesiące później doszło do kolejnego, bardzo podobnego wypadku. Tym razem zmarł 29-letni mężczyzna. Shepard zrezygnował z pracy w szpitalu po tym, jak rodziny pacjentów złożyły pozew. Sam nie nacieszył się zbyt długo wolnością. Zmarł 6 kwietnia 1970 roku i spoczął u boku pierwszej żony. Do jego śmierci przyczynił się alkohol. Zanim jednak umarł, został zapaśnikiem, ale po kolei. Jednym z przyjaciół Shepharda był zawodowy wrestler George Strickland. Stwierdził, że były już wtedy pan doktor, ma potencjał i namówił go, by spróbował swoich sił. George został trenerem sama, a wkrótce również i teściem, gdyż pół roku przed śmiercią jego córka Colleen została trzecią panią Shepard. Nasz bohater debiutował w sierpniu 1969 roku w wieku 45 lat. Pod pseudonimem Killer Sam Shepard stoczył ponad 40 walk. No, miał chłop poczucie humoru. Byłoby ich pewnie więcej, gdyby nie śmierć. Ech, ten alkohol. Wszystko jest dla ludzi, ale nadużywany szkodzi, a nawet zabija. Widać to na dzisiejszym przykładzie. Kto wie, jak potoczyłoby się życie sama, gdyby nie zdarzenia z 4 lipca 54. Mogłabym tu zakończyć, ale zostały właściwie jeszcze dwie kwestie. Pamiętacie tę próbkę krwi nie pasującą do nikogo? Do dziś nie wiadomo, do kogo należała i ta kwestia na zawsze zostanie owiana tajemnicą. Istnieją jednak poszlaki wiążące pewnego jegomościa z miejscem zbrodni. Mowa o Richardzie Eberlingu, który bywał w domu Shepardów, gdyż Marilyn wynajmowała go do mycia okien. Pani Shepard podobała się Eberlingowi. Znał rozkład pomieszczeń i zeznał, że na miejscu zbrodni mogła być jego krew. Rzekomo skaleczył się przy otwieraniu jednego z okien. Gdy sprawca wszedł do domu Shepardów, pies nie szczekał. No właśnie, pies, o którym prawie zapomniałam wspomnieć. Sądzono, że to dlatego, że nie było sprawcy, a kobietę zabił mąż. Tyle że pies znał Eberlinga, ponieważ ten bywał w jego domu i pies równie dobrze mógł nie szczekać, uspokojony przez znajomy głos. Nie twierdzę, że tak było. Ale czy mogło tak być? Podczas przesłuchania przeprowadzono badanie wariografem. Obrona była pewna, że Eberling przeszedł je pozytywnie, gdyż policja przestała się nim interesować. Jak już ustaliliśmy, uparli się przy mężu. Po latach okazało się, że wyniki w najlepszym razie były nierozstrzygające, a Richard Eberling mógł wiedzieć coś o śmierci Marilyn. To jednak nie wszystko. W
1984 nasz potencjalny podejrzany został skazany na dożywocie. Za co? Za zabicie Ethel May Durkin. Przypuszczano, że maczał też palce w śmierciach obu sióstr pani Durkin, czyli Myrtle Frey i Sary Bell Farrow. Na to jednak nie znaleziono dowodów. Dodam tylko, że wszystkie trzy panie umarły w wyniku dziwnych wypadków. Tego, czy Eberling zabił Merlin Shepard, nie da się udowodnić. Kto wie jednak, czy nie udałoby się, gdyby policja wykonała swoją pracę, zamiast naginać dowody, by pasowały do ich wersji zdarzeń. Nie potrafię rozstrzygnąć tej kwestii. No i ostatecznie nie jest powiedziane, że to był on. Shepard go nie rozpoznał, ale też nie musiał wiedzieć, kto myje okna w jego domu i jak wygląda. Panowie mogli się nigdy nie spotkać. No i druga, ostatnia kwestia. Jest nią walka z systemem, którą stoczył w obronie ojca Chip, czyli Samuel Rhys Shepard. Walka ta nie zakończyła się sukcesem, gdyż sąd uznał, że nie da się już teraz udowodnić, że Shepard został niesłusznie skazany. Do tego jako nieboszczyk nie może wystąpić z roszczeniem osobiście. Po co Chipowi było to wszystko? Mimo że podczas drugiego procesu doszło do uniewinnienia, wielu ludzi nadal uznawało jego ojca za winnego. Syn chciał po prostu oczyścić dobre imię ojca, w którego niewinność wierzy i zawsze wierzył. Ja go rozumiem. Jakby na to nie patrzeć, sprawa zamordowania Marilyn Shepard nie została rozwiązana. Nie wiemy, kto ją zabił. Najłatwiej obwinić męża, ale to droga na skróty. Lokaja w tej opowieści nie ma. Jest za to pomywacz okien i złota rączka. Co do jego winy, nigdy nie będziemy mieć pewności. To oznacza, że ktoś, kto zabił Marilyn, zabił również jej nienarodzone dziecko i uszło mu to na sucho. Na myśl o mordercy, któremu się udało, odczuwam frustrację i złość. Ale cóż, to by było właściwie na tyle. Powiedzcie, co sądzicie i może zostawcie jakąś subskrypcję. Aż nie wierzę, że wreszcie to wydusiłam. Trzymajcie się ciepło na przekór pogodzie i do usłyszenia niebawem.